Panie tenerze, dobra pasta przerwana. Proszę o krótki komentarz. Tak, zmarnowaliśmy dzisiaj pierwsze 15 minut. Przespaliśmy, zupełnie nie graliśmy piłką. Byliśmy dużo słabsi w pierwszych 15 minutach. Pomorzanie Toruń wykorzystał swoje 100% sytuacje. No i zrobiło się 5-0. Z tego 5-0 trudno było nam się podnieść, chociaż druga połowa dużo lepsza w wykonaniu Polonii Środy. Braki kadrowe? Nie, jak najbardziej nie, poza jednym zawodnikiem, którego nie było, więc nie możemy się tym tłumaczyć. Słaba postawa naszego bramkarza. Czym to było spowodowane? Trudno mi powiedzieć, czy brakiem koncentracji, czy jakimś rozkojarzeniem. No niestety Marcin dzisiaj się naciął, dostał 5 strzałów, 5 bramek wpadło, no, ciężka noc przed nim. Na pewno na gratulacje zasługuje nasz drugi bramkarz. Krystian Grześkowiak wszedł jak najbardziej w mecz, bardzo ładnych, wiele interwencji. No nie ukrywam, że Polonia pokłada w nim nadzieję. Dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, na początku gratuluję zwycięstwa, proszę o krótki komentarz. No cóż, nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po to, aby zdobyć 3 punkty. Myśleliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Polonia w tym roku, w tym sezonie na wiosnę rozgrywa dobre mecze. Bilans meczów ma dodatni. Także zdawaliśmy sobie sprawę, że postawi nam poprzeczkę dość wysoko. No, okazało się, że ta pierwsza faza meczu ustawiła to spotkanie. Udało nam się zdobyć po bardzo ładnych akcjach 2-3 bramki właśnie w krótkim odstępie czasu. I to ustawiło grę. Graliśmy spokojniej, wykańczaliśmy dogodne sytuacje nadarzające się do zdobycia bramki. I to był klucz do sukcesu. Dziękuję.